Zaczynamy uczyć się o ruchach Ziemi. Dzisiaj pierwszy ruch, ruch obrotowy Ziemi. Cele naszej lekcji. Chcę Wam dzisiaj przedstawić cechy ruchu obrotowego, jakie są jego następstwa i będzie to coś, co niestety będzie nam się bardzo myliło z następstwami drugiego ruchu, o którym opowiem Wam na kolejnej lekcji, oraz rodzaje czasu, co też jest następstwem tego właśnie ruchu. Punkt pierwszy. Co to jest ruch obrotowy? Ruch obrotowy, inaczej wirowy, obie nazwy bym chciała, żebyście kojarzyli, to obrót Ziemi wokół własnej osi. No, żeby to zrozumieć, musimy przypomnieć, czym jest oś ziemska. Oś to taka linia, która, popatrzcie na rysunku, łączy dwa bieguny i przechodzi przez środek Ziemi. Ruch obrotowy wokół własnej osi. Siedzę teraz na krzesełku obrotowym i mogę zrobić taki ruch obrotowy, żebyście zapamiętali, że Ziemia dokładnie też robi ruch obrotowy w taki sam sposób, jak Wy możecie dokonać obrót, po to, żeby nie mylić z tym drugim ruchem. Obrót wokół własnej osi. No i teraz kierunek. I teraz chcę właśnie, żeście się napatrzyli na ten rysunek i dobrze to zapamiętali. Ziemia obraca się z zachodu na wschód. No i teraz popatrzcie, bo różnie uczniowie to interpretują. Może tak sobie zapamiętajcie, zobaczcie, Afryka goni Azję, tak trzeba to, no chyba właśnie wzrokowo sobie zapamiętać najlepiej, z zachodu na wschód. Jakie to, słuchajcie, będzie ważne, żeby zrozumieć, jak się zmienia czas na kuli ziemskiej, żeby właśnie tak dobrze sobie ten kierunek ruchu zapamiętać. Jeden pełny obrót Ziemi trwa 24 godziny. Jest to wartość przybliżona. Popatrzcie, dokładnie są to 23 godziny, 56 minut i 4,1 sekundy. Na pewno wystarczy, jak zapamiętacie, 24 godziny. Jest to jedna doba. W tą jedną dobę każde miejsce na świecie musi zrobić ten pełen obrót. I popatrzcie, na rysunku zaznaczone jest, jaką różną drogę mają do pokonania punkty. Ponieważ jest to różna droga, a mają ten sam czas, to te punkty mają różną prędkość. Z fizyki, przypomnijcie sobie, będzie to różna prędkość liniowa. Zwróćcie uwagę, jak musi pędzić punkt na równiku. On ma do pokonania taką długą trasę, wiemy, że to jest 40 tysięcy kilometrów, że musi przemierzać 1667 km na godzinę. Niewyobrażalna dla nas to jest prędkość, tak? Żaden pojazd na Ziemi nie będzie z taką prędkością pędził, jak punkt na Ziemi dokonuje takiego obrotu. Na naszej szerokości geograficznej, popatrzmy, ta prędkość liniowa wynosi około 1000 km na godzinę. Czyli im bliżej równika, tym szybsza, większa jest właśnie ta prędkość liniowa punktów. Punkt drugi, następstwa ruchu obrotowego. Co się dzieje, co widzimy, co mamy na świecie dzięki temu, że Ziemia kręci się wokół własnej osi? Pierwsze następstwo to jest dzień i noc. Mamy zaznaczone na rysunku półkulę oświetloną i półkulę nieoświetloną. No, właściwie brakuje mi jednej rzeczy na tym rysunku, dorysuję ją. Zobaczcie, brakuje mi, gdzie będzie słońce. Czyli ta część kuli ziemskiej, która jest teraz naprzeciwko Słońca, jest oświetlona, ma dzień, ma poranek, potem dzień, później wieczór, jak Słońce nam się kończy na horyzoncie. I potem jestem po tej drugiej części półkuli, gdzie trwa noc. Drugim następstwem jest pozorna wędrówka Słońcu po sklepieniu nieba. Popatrzcie, że jak patrzycie na Słońce, to nam się wydaje, że Słońce rano sobie wschodzi, potem wędruje po sklepieniu i zachodzi. Celowo mówię, że nam się tak wydaje, bo zobaczcie, to nie Słońce, to ten nasz obrót powoduje, że u nas na sklepieniu nieba tak to wygląda, jakby Słońce pokonywało w ciągu doby ten ruch. No, przez wiele lat, jak ludzie obserwowali sobie z Ziemi, bez przyrządów, kosmos, to myśleli,
że to Słońce się kręci naokoło nas i nie ma co się dziwić. Przecież tak to, zobaczcie, wyglądało. No ale o tym już później wiemy, że Kopernik zmienił losy tego myślenia i dzisiaj już wiemy, że to właśnie obraca się Ziemia. Zatem w ciągu dnia mamy taki najwyższy punkt, gdzie to Słońce jest najwyżej, jak się da, nad horyzontem. Chciałabym, żebyście zapamiętali to słowo. To jest zenit. Zenit, czyli ten moment, gdzie Słońce jest najwyżej na horyzoncie. Wtedy mam tak zwane południe słoneczne. Południe słoneczne jest nazwane nie bez powodu, tak? Ponieważ właśnie około godziny 12, kiedy Słońce jest najwyżej na niebie, to możesz popatrzeć i ono pokazuje nam właśnie kierunek południowy. Ciekawe, czy pamiętacie ten przyrząd z lekcji przyrody? On nazywał się gnomon. Jeden z najprostszych, najstarszych i najprostszych przyrządów astronomicznych. To może być kijek, patyk, pręt, który właśnie obserwuje się cień. Zwróćcie uwagę, że cień nasz drzew, kiedy Słońce jest niżej, jest dłuższy, a kiedy jest wyżej, skraca się. Są, słuchajcie, takie miejsca na świecie, które mają ten cień bardzo krótki albo nawet wcale. Bo kiedy jesteście w południe, na równiku, to Słońce świeci nad wami dokładnie i cień macie pod butami, nie będzie go wcale. I tak jak Wam mówiłam, że Słońce na naszej szerokości geograficznej, na naszej półkuli jest po południowej stronie nieba, no to kiedy stworzycie taki gnomon i o godzinie 12 on rzuci Wam cień, to wiecie dobrze, że tam wtedy jest kierunek północny. Następnym konsekwencją ruchu obrotowego jest liczenie czasu na Ziemi. Skoro mam dobę, skoro mam dzień i noc, to znaczy, że będą zmieniać się także poszczególne godziny. Popatrzcie, jaką macie sytuację na rysunku. Na południku 0 macie godzinę 12, południe. To znaczy, że w tym momencie Słońce jest najwyżej w zenicie właśnie nad tym południkiem. Popatrzcie, cały południk ma teraz dokładnie godzinę 12. Nieważne, w którym miejscu będę, na kuli ziemskiej, na którym kontynencie, wszyscy na zegarku na tym południku mają godzinę 12. I teraz, żeby zrozumieć, kto ma późniejszy, a kto ma wcześniejszy czas, właśnie musicie mieć w głowie ten kierunek ruchu, tego, że Ziemia się kręci z zachodu na wschód. Więc popatrzcie, miejsca położone na wschód, czyli na 30 południku na wschód, to są miejsca, które tą godzinę 12 już miały, czyli już były naprzeciwko słoneczka i odwróciły się dalej. I tam będzie już godzina późniejsza. W geografii zasada jest taka, ponieważ w ciągu 24 godzin Ziemia pokonuje pełny obrót 360 stopni, to chciałabym, żebyście to zapamiętali, że Ziemia przekręca się jedną godzinę o 15 stopni. Czyli zobaczcie ten rysunek. Tu jest godzina 12, godzinę temu tu była 12, czyli jest 13, czyli w miejscu ze znakiem zapytania jest teraz godzina 14. No a teraz się cofam po 15 stopni, czyli tu jest 11:10, w miejscu z drugim znakiem zapytania jest godzina 9, bo to miejsce dopiero obróci się i będzie dokładnie naprzeciwko Słońca i będzie miała godzinę 12. Tym sposobem przeszłam do tłumaczenia Wam rodzajów czasów na kuli ziemskiej. Czas, który teraz Wam opowiadałam, będziemy nazywać czasem słonecznym lub miejscowym. Każdy południk ma inny czas na kuli ziemskiej. Te, które są położone na wschód, mają czas późniejszy. Zobaczcie, narysuję Wam taki plusik, żebyście zapamiętali. A te, które są położone na zachód, mają czas wcześniejszy. Narysuję minus. Zatem jeszcze raz. Wszystkie miejsca na wschód mają późniejsze godziny, a wszystkie miejsca na zachód mają godziny wcześniejsze.
No i jeszcze raz to przypomnienie. W ciągu jednej godziny Ziemia obraca się o 15 stopni. Już sobie powiedzieliśmy, co będzie na znakach zapytania. A teraz popatrzcie, jak to się będzie zmieniać w poszczególnych miejscach. Mam tutaj taki wycinek długości geograficznej z naszego kraju. Nie będzie nasz kraj taki duży, żeby zmieniały się nam pełne godziny, ale popatrzcie, co jeden stopień u nas długości geograficznej zmienia się czas o 4 minutki. Czyli 22 południk, jeśli ma 12, to 23 położony na wschód, o 1 południk od niego, miał już tą godzinę 12 i ma 12.04. Czyli jeszcze raz robię. Tu są czasy późniejsze, a tu są czasy wcześniejsze. No, popatrzcie, że gdybyśmy mieli stosować czas słoneczny, to byłby niezły problem. Jaki to byłby chaos, że każdy południk ma teraz inny czas. Więc oczywiście, że człowiek musiał to uprościć. Uprościł to i zrobił tak zwane strefy czasowe. Podzielił człowiek Ziemię na takie pasy. Każdy z tych pasów, tu kolorków, ma 15 stopni. Dlaczego 15 stopni? Jeszcze raz sobie przypomnimy, bo to jest różnica jednej godziny. No i teraz przypatrzcie się kontynentom. Nie wszędzie udało się zrobić to dokładnie tak, co jedną godzinę, więc pewne kraje musiały zdecydować, w której strefie czasowej chcą się znajdować. Jeśli to był kraj niewielki, to może podjąć taką decyzję i wtedy wprowadza czas urzędowy. No ale mamy też wielkie kraje, mamy Rosję, Kanady, Stany Zjednoczone. One nie mogłyby być w jednej strefie czasowej, bo kiedy różni ich 8 godzin, no to zobaczcie, ktoś miałby w zimie poranek, a już druga część kraju o tej samej godzinie miałaby zachód słońca. No więc wtedy w tych dużych krajach ciągle te strefy czasowe obowiązują. Polska znajduje się na granicy dwóch stref czasowych. Nie jest to dokładnie w połowie. Popatrzcie, wyznacza to południk 22 stopnie 30 minut i sprawia, że jesteśmy w dwóch strefach czasowych. W strefie czasu środkowoeuropejskiego lub wschodnioeuropejskiego. To jest godzinę lub dwie dalej od tak zwanego czasu uniwersalnego. Jest to czas według południka 0, który przechodzi przez Londyn, a my jesteśmy w dwóch kolejnych strefach. No i teraz co robi Polska? Jak z tego wybrnęła? Polska się nie chciała zdecydować do tej pory na jeden czas, czyli przez różne części roku jesteśmy w różnych strefach czasowych. Mamy czas środkowoeuropejski zimowy i wschodnioeuropejski letni. I środkowoeuropejski jeszcze raz zimowy. No, ciekawostka jest taka. Czemu tak się robi? Czemu Polska dwa razy w roku zmienia ten czas? No dlatego, że jest to lepsze wykorzystanie światła dziennego. Faktycznie no, pomaga nam to, kiedy już tak szybko będzie rano ciemno, to nam ten poranek trochę wydłuża albo potem wydłuża dzień po południu po to, żebyśmy lepiej funkcjonowali, tak? Czyli do wcześniejszego rozpoczynania dnia nas nas to zachęcać. No, są też tego spore minusy przestawiania czasu, minusy logistyczne oraz tego, że no, nie najlepiej wszyscy się po tym zmianie czasu czują. Jako mama dzieci mogę Wam powiedzieć, że dzieci akurat tą zmianę czasu, jakby dla nich zegarek nie jest wyznacznikiem, tylko ich organizm, więc często jest tak, że takie maluszki wstają potem według starego czasu godzinę wcześniej, co jest jeszcze bardziej czasem uciążliwe dla mamy. Od wielu lat mówi się, że Polska wreszcie zrezygnuje z tego przestawiania czasu. Przed tą lekcją dla Was sprawdziłam, bo już była taka data, to miał być ten rok 2023, że mieliśmy to zrobić po raz ostatni i pozostać w czasie letnim. Znowu się to niestety odwlokło w czasie. Teraz mowa jest o roku 2027, że to wtedy będziemy przestawiać zegarki, a później już zostaniemy w jednej strefie czasowej. No zobaczymy, czy się tak wydarzy.
Póki co, w ostatnią sobotę marca lub października zmieniamy ten czas i te ilustracje niech Wam pomogą zapamiętać, co się robi przy zmianie czasu na letni, a co się robi przy zmianie czasu na zimowy, czyli dodajemy lub odejmujemy tą jedną godzinkę. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam opowiedzieć, to jest kolejny problem, który wyniknął z tego wszystkiego, że kiedy zmieniamy ten czas, to gdzieś musi być takie miejsce na świecie, że nagle wskakuje nowy dzień. To miejsce wyznaczono na południk 180 i nazwano linią zmiany daty. Dlaczego wybrano to miejsce? Mówi o tym ta mapa świata. Popatrzcie, jest to miejsce, przez które przechodzi bardzo mało lądów, więc było jakby tak najmniej problematyczne. To nie jest taka dokładna linia, ona ma tutaj pewne odstępstwa. No i teraz obie ilustracje pokazują, co się zdarzy, jeżeli samolotem przekraczamy taką linię zmiany daty. Jeśli samolot leci z Tokio do Vancouver, to zyskuje jeden dzień, a samolot z Vancouver do Tokio traci jeden dzień. No oczywiście nie jest to tak, że my gdzieś tam giniemy w tej czasoprzestrzeni, ale faktycznie na zegarku, w telefonie okaże się, że jest inna godzina. Czyli chyba łatwiej na tym rysunku będzie Wam to zapamiętać. Popatrzcie, kiedy przekraczamy z zachodu na wschód, odejmujemy jakby jedną dobę, czyli jakbyście lecieli samolotem, byłby 1 stycznia, przekraczacie tą linię zmiany daty, jest 31 grudnia. No a jeśli będzie na odwrót, to dodajemy jedną dobę. To miejsce jest wyjątkowe i pokazywane zwłaszcza w Sylwestra, bo popatrzcie, to tutaj właśnie są miejsca, które na świecie pierwsze witają nowy rok. I faktycznie tak jest, że kiedy my czekamy w Sylwestra, to już widzimy z całego świata w wiadomościach, inni już mieli ten początek nowego roku. Więc kiedy ta północ już tam jest i no to właśnie pierwsze to są, popatrzcie, wyspy na Tonga właśnie witają nowy rok i jest północ i my musimy jeszcze troszkę poczekać. No więc dlatego widzimy najczęściej, myślę, właśnie z Australii takie wspaniałe fajerwerki, że oni już mają ten nowy rok, a my dopiero robimy sałatki, szykujemy się do wyjścia na imprezkę. No dobrze, mam nadzieję, że ruch obrotowy jest dla Was jasny, żeby teraz całość ruchu w Ziemi była zrozumiała, to zapraszam na kolejnej lekcji ruch obiegowy i później ułożyć to sobie w głowie, żeby te dwa ruchy się nie myliły. Do usłyszenia.